Odnośnie Carionera, yy, nie wiem czy wiecie, jest taki YouTuber. Tam, no możecie nie znać, nie wiem. Taki średni. Ogólnie gada ostre głupoty u siebie. I wam powiem, jak bardzo ostre. Yy, widziałeś wypowiedź NACU o czymś, co wydarzyło. Sorry, nie zdążyłem. Teraz dokończę wypowiedź. Eee, straszne głupoty gadał u siebie. Ja sobie to zgrywam, nie? On się cieszy, że ogląda jego Insta Storia, ja tak naprawdę to zgrywa. I typ na przykład mówi: O Boże, w, w Sylwestra, nie? Wyobraźcie sobie to. Typ siedzi w Sylwestra, ogląda moje streamy, mimo że bardzo mnie nie lubi, ale ogląda moje streamy i. Eee, Pisze jakieś raporty. Raport, wiecie, 60. nie? Raportuje na mnie do Twitcha, że ja puszczam, yy, że powinienem ekskluzywną, yy, ekskluzywny content mieć na Twitchu, bo tak ludzie mają w umowach yy, i to jest jakiś tam punkt, nie? I on mówi, o, nie, prze, nie łamiesz regulamin Twitcha, Wardenga, Łamiesz regulamin Twitcha, panie Wardenga, Tak mi mówi, nie? Karioner. A ja teraz odpowiadam panu Karionerowi tak. Szanowny panie, pan myśli, że ja mam taką samą umowę jak wszyscy z Twitchem? Czy może moja umowa powstała w 2014 roku i jest umową niestandardową? Kiedyś, jak jeszcze Twitch nie był popularny, to na przykład Twitch sam się starał o twórców. To nie twórcy prosili o partnerstwo, tylko Twitch prosił, żeby twórca u niego streamował. I ja, poczekajcie. Może ja to zaprezentuję. I to jest wiecie, Karioner jest gościem, który nie ma pojęcia o niczym. Siedzi gdzieś tam u siebie, nie ma totalnie pojęcia. Gdzie tu się wchodzi? Czekajcie chwilę. Wchodzimy, panel kontrolny twórcy. Eee, społeczność, ustawienia, partner. O, nie wiem czy wy to widzicie. Mamy coś takiego, nie? I, I wiecie, ten myśli, że ja mam taką samą umowę jak wszyscy. I moja umowa partnerska jest z 2014 roku. Wchodzimy i co to widzimy? Niestandardowa umowa partnera. Więc weź, ty mnie, typie, nie mów jakie ja mam zapisy w umowie, bo ty na przykład takie masz, albo gdzieś ci jakieś dziecko podesłało umowę z Twitchem, bo nie masz pojęcia, jak wygląda moja umowa. Moja umowa jest niestandardowa, ja nawet jej nie mogę tu wyświetlić. Musimy się skontaktować z obsługą, żeby ją w ogóle pobrać, szanowny panie. Ty naprawdę myślałeś, że ja podpisałem ekskluzywną umowę z Twitchem, że yy, mogę streamować albo na Twitchu, albo na innej platformie, że nie mogę na dwóch? A co ja jestem, jakiś pierdolnięty? Żeby takie umowy podpisywać? A po drugie, mi wcale jakoś mega nie zależy na tym partnerstwie yy, z Twitch. Więc sobie zgłasza, jak chcesz. Ale jak widać, na razie to nie przynosi efektów. Jak mi ten. Jak dostanę bana, to założę drugie konto. Bez partnera. Co mi ten partner na Twitchu daje? Nic. Tyle, że ludzie mogą subskrypcje mi jakieś dawać. A ja tam streamuję for fun, chłopie. Wyluzuj, bo ci żyłka pęknie. Nie bądź taki. W Sylwestra, w moje urodziny wchodziłeś do mnie na stream i mnie straszyłeś, że mnie zgłaszasz. Chłopie, wyluzuj. A wiecie, co jest najgorsze z Karionerem? Ja wam powiem pewną historię. On tutaj, on tak nazywa kobiety, nie, że to są smalczyce, smalczyce człowiekokształtne, nie? Że on wie, jak postępować z dziewczynami. A wiecie, że jak z nim zerwała pewna dziewczyna, to przychodził do niej pod dom, tak, tak, to Kakolt, nie? Kakolt jak cholera. Przychodził do niej pod dom i, gro, i groził jej, że jak do niego nie wróci... To on y, nagra o niej odcinek. I nagrał kurwa o niej odcinek, nie? Tylko nie podawał y, imienia i nazwiska. Więc, Karioner, uważaj, bo ja mam kontakt z tą dziewczyną i może szybko twoja, twój cały wizerunek takiego y, chłopa, znającego się na związkach, paść, tak prysnąć, nie? No to tyle.